Święta, święta i po świętach. A zaraz po świętach mamy oczywiście Sylwestra. Jedni wolą go spędzić na hucznej zabawie, inni w kameralnym gronie. A jeszcze inni w domowym zaciszu przed telewizorem. Kiepscy Sylwestra spędzali chyba na każdy z tych sposobów. Pierwszy odcinek sylwestrowy pod tytułem Wielki Bal. To była wielka impreza. Tańce, śpiewy, wybuchy, zabawa na całego. Pojawili się też goście specjalni. Nawet Krzysztof Krawczyk we własnej osobie. Całonocna impreza na całego, na której nie jeden imprezowicz mógłby nie wytrzymać tempa. Inne trzy odcinki, Cios w nos, Sylwester bez granic oraz Sylwester narodów, obrazują mniej huczną zabawę. Owszem, za każdym razem w planie jest piękny bal i impreza z rozmachem, ale w końcu to wszystko dzieje się w kamienicy przy ulicy Ćwiartki i bez udziału VIP-ów. A więc po kilku latach impreza sylwestrowa u Kiepskich jest już mniej huczna. W odcinkach Sylwester Marzeń oraz Happy New Year jest szansa na naprawdę huczną zabawę, bo raz impreza w Rusałce, a innym razem w samym Hollywood. Jednak za każdym razem nic z tego nie wyszło i ostatecznie Nowy Rok był witany w rodzinnym gronie, przy butelce szampana i skromnym domowym jedzeniu. Widzimy więc, że z biegiem lat wieczory sylwestrowe były coraz bardziej spokojne. Nasuwa się zatem pewien wniosek. Z czasem bohaterowie serialu bawią się coraz mniej hucznie. Po części to kwestia wieku, a po części zmian w charakterze bohaterów. Sam Paździoch powiedział kiedyś, że piwo, czyli symbol imprezy, jest dobre dla młodych, bo co i raz potem trzeba ganiać do klozetu, a on woli się wódki napić. Czyli statecznie bez szaleństwa. Czy jest w tym jakaś mądrość? Na pewno. Przecież mimo, że ostatnie sylwestry nie były zbyt huczne, to nasi bohaterowie zawsze byli w pełni zadowoleni i taka forma spędzenia tej wyjątkowej nocy w pełni im odpowiadała. Człowiek stacznieje i zadowala się czymś innym. Czymś, czego wcześniej właściwie nie próbował. Więc jeżeli czujesz, że w tym roku nie chce ci się iść na jakąś wyszczołową imprezę, czy nawet spokojny bankiet sylwestrowy, to też masz rację. A Kiepscy na pewno przytakną ci z ekranu telewizora i zapraszam do ich odwiedzenia. Który z sylwestrowych odcinków był waszym ulubionym? Jeżeli obejrzeliście do końca, to zostawcie komentarz o treści Sylwester z Kiepskimi. It's not for me to say.